byłem pewny, że ci się spodoba. Kuźnice to nie tylko kolejka na Kasprowy Wierch i szlaki górskie. To także pyszne, regionalne potrawy. Mam zamiar przekonać się, z czego przygotowuje się słynne tutaj dania. A w tym, Kasiu, pomoże ci pani Bogusława, która to miejsce zna lepiej niż własną kieszeń. Pani Bogusiu, proszę powiedzieć, jak powstał zajazd Kuźnice? Historia kuźnic sięga XVIII wieku, gdy w Dolinie Jaworzynki odkryto złoża rudy żelaza. Powstały później zakłady, pojawiła się nazwa też huty. Kuźnice powstały od kuźni, wiadomo. Zwykłej kuźni. Zwykłej kuźni, także nazwa powstała stąd. Natomiast samo miejsce i zajazd Kuźnice siostra hrabiego Zamoyskiego w 1890 roku otworzyła tu gospodę zajazd Kuźnice. Czyli oryginalnie nazywało się to gospodą? Gospoda zajazd Kuźnice, tak jest to zapisane, która później spłonęła, ale hrabia Zamoyski ją odbudował. Spłonęła doszczętnie? Doszczętnie i odbudował ją. I tak siostra hrabiego po prostu otworzyła tą gospodę zajazd górskiej Kuźnice, który stał się świetną bazą wypadową. Ludzie przyjeżdżali tutaj konno, zostawiali zaprzęgi, zaopatrywali się żywność i wyruszali na szlaki. Moda na bywanie tutaj i gospoda stała się miejscem spotkań, w których należało bywać, jednocześnie jadać obiady, podwieczorki. Przyjeżdżało tu też bardzo dużo turystów, artystów. Ludzie po całym dniu pobytu w górach są zmęczeni. Tu można i zanocować, dobrze zjeść. Gospoda później przeszła w ręce państwowe. Przejęła ją spółka Polskie Tatry. Niezwykła historia. Ciekawe, czy hrabia był takim smakoszem jak ja. Jedno jest pewne. Przysłuchując się tej historii, zgłodniałem. Zanim poznamy kucharza, posilę się grillowanym oscypkiem. A ty, Kasiu, ruszaj do kuchni. Poznajcie szefa kuchni tutaj w zajeździe górskim Kuźnice, który powie mi, jak przygotować co? Pierogi z bryndzą na bazie rozmarynu z sosem kurkowym. O proszę, czym się różni bryndza od zwykłego twarogu? Jest to produkt wytworzony z sera owczego, tak zwanego buncu. Bryndza ma taki nietypowy słony smak. Tak, gdyż to jest produkt z sera owczego, on jest dosolony i podczas fermentacji on musi mieć swój lekki, słonawy posmak. To co będziemy z tą bryndzą robić? Tą bryndzę doprawimy rozmarynem, gdyż to jest zioło rosnące w górach i ono nadaje nutkę aromatu. Od czego zaczynamy? Dzisiaj zaczniemy od sosu górkowego. Na rozgrzanej patelni wrzucam masełko, cebulkę, a później dorzucam kurki. Na rozgrzaną patelnię wrzucamy masełko. Masełko musimy zeszklić tą cebulkę, tylko musimy ją nie przetrzymać za długo na tej patelni, gdyż ona się później zrobi czarna, wręcz gorzka. I jak ty długo smażysz cebulę? Ile ci to zajmuje? Po prostu dwie minutki mniej więcej od roztopienia masełka. Czy te nasze kurki wcześniej musimy jakoś specjalnie przygotować? To kurki jako tak mają swój smak gorzki, naturalny gorzki smak. I musieliśmy ich wczoraj wieczorem namoczyć 12 godzin w mleku, gdyż mleko wyciąga tą gorycz. Jak tam nasze i to masło? To masełko już jest roztopione, wrzucamy cebulkę. Cebulkę, tak jak mówiłem wcześniej, fajnie skwierczy. Dwie minutki, żeby nam doszła na złocisty kolor. Jak długo te kurki będą się musiały smażyć? Kurki muszą się smażyć tak ze dwie minutki, aż nabiorą swojego aromatu i ten aromat skórek przejdzie do masełka tutaj posmażonego. I potem zdejmujemy je z gazu. Kurki podsmażone muszą, uduszone, wlewamy do nich śmietanę, żeby zrobić bazę. Żeby zrobić bazę, oto właśnie śmietana słodka, żeby zrobić bazę do sosu. W międzyczasie, kiedy smażą się nasze kurki, za co możemy się zabrać? W międzyczasie zrobimy tak, ja sobie zrobię ciasto na pierogi, a prosiłbym panią, żeby pani zrobiła farsz do pierogów z bryndzą. Czyli będę potrzebowała tutaj rozmarynu, tak? Tutaj pani ma rozmaryn. Prosiłbym, żeby pani obrała ten rozmaryn, gdyż łodyżka ma gorzki smak i ona nie jest potrzebna do tego farszu, tylko listki. Czyli tak, ściągamy listki. Tak, ściągamy listki i same listki siekamy drobno do tego farszu. I będziemy je potem dodawać do bryndzy. Tak, będziemy je dodawać, tylko ja pani to fachowo zrobię. Ciasto. Ja w międzyczasie zrobię ciasto. I co ciasto będziemy do niego potrzebować? Do tego ciasta na pierogi potrzebuję seczki. I co? Bo wiem, że są różne sposoby robienia ciasta do pierogów. Niektórzy dodają do niego żółtko, niektórzy robią na samej wodzie. Jak w górach robi się ciasto na pierogi? Wie pani co, najbardziej odpowiednie ciasto na pierogi, żeby było miękkie, elastyczne, po prostu do zjedzenia bardzo dobre. My jako w tej restauracji dodajemy mąka, jajko,
i olej. Zalewam to wszystko wrzątkiem i później mieszam. No to proszę się brać za ciasto, ja się tu będę bawiła z naszym rozmarynem. Dodajemy mąkę. I jajko. Wyrabiamy rękami? Tak, wyrabiamy rękami, żeby to było dokładnie zmieszane razem. I co? Ja dorzucam. Dorzucamy, tylko nie całą ilość. Nie całe, tak? Tak czy czwarte. Do środka, wystarczy? Tak. I wymieszamy to później z lekkim dodatkiem soli. Odrobinę soli. Tak. To może taką szczyptę? Tak, szczyptę soli do nadania aromatu i smaku. I co? I mieszamy ręką, mieszamy łyżką? Wie pani co, ja jestem zwolennikiem wymieszania ręką. Czyli rękawiczka. Tak. A ja dolewam wrzącej wody. I co, to ma się po prostu nam połączyć, tak? Tak, na jednolitą masę. Brędza jako tak ma swój słony smak, a rozmaryn nada taką nutkę ziołową. Muszę go jeszcze wyformować dokładnie. Zarówno zrobiłem zielone ciasto, gdyż chciałem zrobić akcent góralski, dodać zielonego koloru barwnika z pietruszki wymieszanej z lodem, żeby później było ładnie akcentowo na talerzu kolor zielony w połączeniu z białym. To tak. Ciasto było zielone, musimy do niego dodać pietruszkę. Tak, pietruszki zmiksowanej z lodem. No rzeczywiście taki fajny zielony kolor się z tego zrobił. Ono jest sprężyste, gdyż dodaliśmy wrzątku. Bardzo sprężyste, rzeczywiście jest też bardzo elastyczne. Chciałabym, żeby mi tak w domu wychodziło ciasto na pierogi, ale niestety nie zawsze jest tak fajnie. Co, teraz będziemy je wałkować? Tak, teraz po wyrobieniu tego ciasta wywałkujemy go i zaczniemy sobie produkcję robić tych pierogów. Pani, wyszedł ładnie pierog, tylko teraz musimy jeszcze zrobić taką szczypankę na tym pierogu. Bierzemy i szczypiemy tego pieroga. Czyli od góry? Po końcach, tak, od lewa do prawa szczypiemy, żeby później wyszła fajna falbanka i ładnie, żeby to wyglądało na talerzu. To taki bardziej góralski sposób, u mnie się pierogów nie szczypie. I co, pani, są już gotowe? Tak, właśnie zacząłem ich wyciągać. I układamy je to szczypanką do góry. Tak, układamy szczypanką do góry, gdyż to jest jako dekoracja. One bardzo ładnie wyglądają. Widzi pani sama, no tak. To jest bardzo, bardzo piękny wzorek. Już pierożki mamy wyciągnięte. I prosiłbym panią o urwanie mi lekkie gałązki rozmaryn na dekorację. A ja w międzyczasie okraszę te pierożki sosem z kurek, które rozlejemy obok pierożków, a i zdobimy lekką nutką rozmarynu. Bardzo dziękuję panu za tę cenną lekcję. Ja też pani dziękuję za pomoc. I teraz chciałem zaprosić panią, co byśmy to sićko śli spróbować. Jako to nam wysło, to dzisiejsze ważenie. No to chodźmy. Nie za dobrze ci, Kasiu? Może chociaż jeden zostawisz dla mnie? Przecież nie zjesz wszystkiego. A jednak zjadłaś. Wobec tego za tydzień ośmiornica, ale tym razem po włosku, z prawdziwym domowym makaronem.